Dobrze, to może ja zacznę, bo do tego slajdu mam też trochę do powiedzenia. Ja się nazywam Ewa Tomaszewicz, wspólnie z Gosią prowadzimy od 5 czy 6 lat bloga Trzyczęściowy Garnizon, prowadzimy też stronę na Facebooku. Ja jestem tą częścią spokojną, zrównoważoną i tak dalej, nie krytykującą. Gosia jest tą częścią wściekłą, która zawsze dostaje 130 komentarzy od różnych innych wściekłych osób. Znaczy tak naprawdę mam wrażenie, że to co powiem troszkę będzie kontynuować to, o czym mówiła Karolina Kędziora, ponieważ zadaje bardzo istotne pytania, które ja też sobie często zadaję, jak zgrzytam zębami, czytając kolejne doniesienia medialne. W jaki sposób do dziennikarzy docierać, w jaki sposób sprawić, żeby dziennikarze pisali lepiej, w mniej dyskryminacyjny sposób. Nawet ci przyjaźni dziennikarzy, ponieważ ja bym się chciała zająć w mojej prezentacji przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, wyłącznie tak zwanymi przyjaznymi dziennikarzami, tak zwanymi przyjaznymi mediami. Dlaczego tak zwanymi, o tym za chwilę. Na chwilkę chciałabym wrócić do roku 2003, kiedy ukazała się książka, do której ja się uwielbiam odwoływać, książka Homofobia po polsku. Myślę, że część z was ją jeszcze pamięta. To była bardzo istotna książka, ponieważ ona opisała pewien przełom, który się wydarzył w mediach na początku 2000 roku, kiedy to media przeszły w dyskursie taką bardzo istotną granicę, kiedy przestano pisać o problemie homoseksualizmu, a zaczęto pisać o homofobii. I w tej książce Zbyszek Sypniewski i Błażej Warkocki zebrali ileś tam tekstów, również przyjaznych dziennikarzy, również działaczy, aktywistów, które obrazowały to przejście. To był naprawdę fantastyczny czas. Pamiętam, ja tam troszeczkę ze Zbyszkiem współpracowałam przy tej książce i bardzo się cieszyliśmy, że nastąpiła taka zmiana w mediach i że będzie tylko lepiej. To był też czas, dokładnie to był 2002 rok, kiedy w Gazecie Wyborczej po raz pierwszy miała miejsce debata na temat praw osób homoseksualnych w tym wypadku, no bo gejów i lesbijek. Pierwsza debata na temat związków partnerskich zapoczątkowana tekstem Jacka Kochanowskiego, geje nie będą udawać małżeństw, zakończona dosyć nieprzyjemnym tekstem dr Milskiej Wrzosińskiej, komu wolność, komu knebel bodajże. Niektórzy jeszcze pamiętają Milską Wrzosińską, myślę, że zgrzytają zębami. W tym cyklu też ukazał się ostatni wówczas tekst księdza Oko, opublikowany w Gazecie Wyborczej. Po tym tekście już Gazeta Wyborcza nigdy nie opublikowała księdza Oko, co też było dosyć znaczące. To był też słynny tekst 10 argumentów przeciw, z którym wtedy dziennikarze Gazety Wyborczej bardzo mocno polemizowali. I tak, z jednej strony to były czasy, kiedy można powiedzieć, że świadomość, jeśli chodzi o język, jeśli chodzi o dyskryminację i takie kwestie, była w mediach dużo mniejsza, ale z drugiej strony to był też czas, kiedy można było mówić o swojego rodzaju rzetelności, zgłębianiu tematu, chęci tłumaczenia rzeczywistości, o tych wszystkich rzeczach, których moim zdaniem i chyba nie tylko moim zdaniem w tej chwili w mainstreamowych mediach praktycznie nie ma. Znaczy jesteśmy 10 czy tam 11 lat później, ja się zastanawiam, co się stało, bo jestem jeszcze z tych czasów, z tych osób, które w latach 90. zbierały wszystkie wycinki dotyczące osób nieheteronormatywnych, wszystkie doniesienia medialne. I teraz sobie myślę, co się właściwie stało, dlaczego ilekroć czytam jakikolwiek artykuł, nawet przyjazny, to zgrzytam zębami. I chciałabym wam pokazać kilka przypadków tabloidyzacji tak naprawdę mediów, bo to jest coś, o czym się tak naprawdę mówi od lat, że kiedyś mieliśmy tabloidy i poważne media, teraz właściwie mamy, jeśli chodzi o mainstream, oczywiście tylko i wyłącznie tabloidy. I chciałabym pokazać kilka takich przypadków, trudno to nazwać strategią medialną, tak naprawdę sposobów przedstawiania naszych spraw, sposobów przedstawiania kwestii związanych z feminizmem, z osobami nieheteronormatywnymi, które są bardzo powszechne w naszym mainstreamie. Chciałabym zacząć od króciutkiego filmiku, który być może znacie. Jeżeli znacie, to krzyczcie, się znamy, to puszczę pierwszą scenę, jeżeli... No dobrze, puszczę dwie pierwsze sceny. Filmik jest w języku angielskim, mam nadzieję, że to nie problem. FN i głosi. Oj, nie słychać.
Dobrze. Nic nie słychać. To jest taki... Przejdź do następnego slajdu. To jest taki parodystyczny filmik pod tytułem Dwie strony. Ja może gdzieś zamieszczę linka, to będziecie mogli sobie obejrzeć. W pierwszej scenie mamy zwolenniczkę kreacjonizmu i zwolennika ewolucjonizmu. Zwolenniczka kreacjonizmu przedstawia takie argumenty, że no przecież były robione zdjęcia Jezusa z dinozaurami, były robione, prawda, zdjęcia tutaj Maryi z jakimiś tam stworami. No ale dlaczego pani ich nie pokazuje? Bo te zdjęcia mają taką właściwość, że jak się chce je pokazać, to znikają. No i prowadzący mówi, fantastyczny argument, naprawdę świetny argument, absolutnie się z tobą zgadzam. To jest jakaś strona. No i druga, z drugiej strony jest zwolenniczka ewolucjonizmu i ona próbuje protestować i na końcu prowadzący za każdym razem mówi, dwie strony, zawsze przedstawiamy dwie strony, wyróbcie sobie zdanie. Dwie strony to jest bardzo typowa rzecz w naszych mediach. Dwie strony. Typowy sposób przedstawiania naszych marszy, naszych parad. Nie wiem, czy w tym roku tak było, mam wrażenie, że w tym roku było troszeczkę lepiej, ale o tym to wiem, że będzie mowa trochę później. To jest przykład z 2012 roku, to jest przykład z Krakowa. I teraz tak, tytuł, klasyka. Marsz równości kontra spacer normalności na rynku. No zawsze jest kontra, musi być kontra. Przecież wiadomo, że nasze marsze nie idą po to, żeby przekonać do jakichś postulatów. Nie idą same w sobie, one zawsze idą kontra. Lid jest również interesujący. Ugrupowania nacjonalistyczne spotkają się w sobotę na rynku z Marszem Równości. Skrajnie podzielony, wielotysięczny tłum będzie dzielił jedynie kordon policji. Dlaczego magistrat po raz kolejny zezwala na niebezpieczną konfrontację na ulicach naszego miasta? Dalej w tekście był jeszcze fragment, który mi się bardzo podoba. Jak ktoś właśnie z magistratu się wypowiadał, że te dwie grupy są zdeterminowane, żeby się spotkać. Że jakby rozumiecie. Kolejny przykład dwóch stron. Typowy. Wszyscy znamy. Sadzamy po jednej stronie na przykład Krystiana Legierskiego, po drugiej stronie posadzimy Beatę Kempę, po jednej stronie posadzimy księdza Oko, po drugiej stronie posadzimy Kazimierę Szczukę. Mamy dwie strony, mamy przedstawianie racji obu stron. Obie strony oczywiście są absolutnie równorzędne, mają swoje prawa, mają swoje racje i nie ma znaczenia, że jedna strona mówi absolutne bzdury, muszą być dwie strony też. Być może zauważyła to w zeszłym roku profesor Łętowska, pisząc taki bardzo długi tekst na temat przesunięcia się dyskursu medialnego w prawą stronę, że te dwie strony tak naprawdę, znaczy, że gdyby wziąć tę prawdę, co niby leży po środku, to ta prawda po środku, ona już jest bardzo, bardzo na prawo. Znaczy, wydawałoby się, że jeszcze dalej nie ma nic. I kolejny przykład, to jest przykład z Polskiego Radia, z naszej ulubionej audycji Kuby Strzyczkowskiego, przeciw której dosyć często protestujemy. A Kuba Strzyczkowski zadał na antenie pytanie, czy w Polsce mamy dyktaturę mniejszości seksualnej, głosujcie, tak czy nie. Oczywiście w dyskusji dał głos obu stronom, osobom, które myślą, że mamy i osobom, które myślą, że nie mamy. To było po słynnych wypowiedziach, a nie, to nie było po słynnych wypowiedziach Lecha Wałęsy, to był inny program. To była jakaś taka akcja prawicy Stop Homodyktaturze. No i oczywiście, jak się pewnie domyślacie, widzowie zagłosowali na tak, zdecydowanie mamy w Polsce dyktaturę. Myśmy, a konkretnie Gosia, napisała płomienny protest. Dostała odpowiedź, chciałabym tę odpowiedź pokazać. Tutaj jest bardzo interesujący fragment pod koniec o misyjnym działaniu. Nie, to właściwie cały jest interesujący. Czasem trzeba postawić pytanie właśnie w tak kontrowersyjnej formie, żeby pokazać ludziom, którzy nie mają świadomości, że takie kseno, homo i inaczej fobiczne poglądy istnieją i nie jest ich mało, że nie wolno ich ignorować i umniejszać ich znaczenia. Trzeba o nich mówić, żeby ostrzec, to po pierwsze, a po drugie, żeby ktoś, kto takie poglądy reprezentuje, zachęcony pytaniem, wysłuchał audycji w całości i miał szansę usłyszeć inne zdanie, równie istotne. Tak pojmujemy misyjne działanie radia. W audycji zawsze mamy dwie strony w dyskusji, nie istnieje więc niebezpieczeństwo, że rozmowy zejdą na manowce i ugruntują jedynie słuszny pogląd. Także dwie strony jako uzasadnienie też w drugim. To było przy okazji właśnie protestu przeciw temu programowi. Był
kolejny program, w którym pytano, czy mniejszości seksualne mają prawo pokazywać swój styl życia na ulicy. Wtedy w odpowiedzi jeszcze też była przepiękna wypowiedź, że no skoro do nas nadal przychodzą osoby nieheteronormatywne, przyjmują zaproszenia do naszego programu, to znaczy, że robimy dobrze. Pani Lipowicz, tak się nazywa? Pani Lipowicz się nazywa, producentka tego programu, prowadzący Kuba Strzyczkowski. Podniesie wam ciśnienie, ilekroć go słuchacie. Dobra wiadomość jest taka, że ten program o dyktaturze mniejszości seksualnych zyskał, chyba jeżeli dobrze pamiętam, dzięki Stowarzyszeniu Pracownia Równorodności uwagę Komisji Etyki Mediów, która upomniała prowadzących. I to jest jakaś dobra wiadomość, uczciwie ją podaję, żeby nie było, że jest tak bardzo źle. Kolejna rzecz, którą robią media, którą na pewno obserwujecie, i to nie raz, to było przy okazji strasznego potwora gendera, to jest budzenie paniki moralnej, opisywanie jakichś zjawisk, które ponoć ogarniają rzeczywistość, grożą prawdziwym Polakom, prawdziwym katolikom i tak dalej, i tak dalej. I sprawiają, że no, dzieje się coś bardzo złego. Mogliśmy to obserwować przy okazji portalu Seks w moim mieście. Pewnie kojarzycie tę sytuację. Portal, który w założeniu miał dotrzeć do osób zażywających narkotyki, do osób, które oddają się mniej bezpiecznym praktykom seksualnym, mówić ich językiem i dzięki temu pozwolić im robić to wszystko, co robią bezpieczniej. No i mamy odpowiedź ponoć liberalnego medium portalu pana Lisa. Skandaliczny portal sfinansowany z państwowych pieniędzy instruuje, jak brać narkotyki i dokładnie opisuje seks analny. Nie wiem, jak się do końca to potoczyło. Wiem, że portal został czasowo wyłączony, wiem, że portal stracił dofinansowanie, ponieważ to Rzeczpospolita zaczęła. Udało się naprawić, ale no fama poszła. Kolejny przykład. To dla odmiany Polsat. Polsat, który zrobił fantastyczny program, czy jak ktoś jest gejem, to znaczy, że też może być pedofilem. Program, w którym był znowuż ksiądz Oko. Po drugiej stronie, jeżeli dobrze pamiętam, był Krystian Legierski. Widzowie zagłosowali, zgadujemy, jak widzowie zagłosowali. Widzowie zagłosowali na tak, oczywiście. I Polsat zrobił taki absolutnie rzetelny, pokazujący dwie strony, prawda, program, a przy okazji ugruntowuje to, co prawa strona próbuje tak mocno ugruntować, że gej równa się pedofil. Polsat mainstreamowa telewizja liberalna. Kolejna rzecz, kolejne zjawisko to jest też to, co obserwujecie, czyli dyktatura słupków. Tak? Nie musimy być rzetelni, zróbmy jakiś temat, byleby się klikało. Osiedla dla homofobów. Spotkaliście się z osiedlami dla homofobów? Zaczęła bodajże Fronda, nie pamiętam kto zaczął, rozeszło się po wszystkich mediach, oczywiście w Amsterdamie nie powstają żadne osiedla dla homofobów, można by dodać niestety, natomiast powstają na obrzeżach miasta kontenerowce, znaczy nawet nie wiem, czy ten projekt przeszedł, był tylko taki projekt, gdzie miano zamykać tak zwanych uciążliwych, a tak naprawdę skrajnie niebezpiecznych sąsiadów, którzy zamieszkują w mieszkaniach komunalnych, głównie chodziło o imigrantów oczywiście. Nie wiem, czy ten projekt wszedł w życie. Inna rzecz, jak tam moralnie oceniamy ten projekt, ale fakt faktem, że żadnych osiedli dla homofobów nie było. W tym momencie ja protestowałam, pisałam do tego dziennikarza. Dostałam odpowiedź, że rzeczywiście się zagalopował i popełnił kilka błędów w tym tekście. Sprostowania oczywiście nie było, tekst na temat i w innych mediach prawdopodobnie wisi nadal. No i ostatnia rzecz. To są tak zwani fałszywi przyjaciele. Ja bardzo lubię to sformułowanie, ono zostało wprowadzone przez Kingę Dunin w 2003 roku zresztą. I ono określa tak naprawdę osoby, które nie są uważane, nie uważają same siebie za homofobiczne, natomiast de facto homofobiczne są. To jest coś, co my w tej chwili już doskonale znamy i rozumiemy, wtedy było dosyć nowe. Natomiast moim zdaniem też niestety do grona takich fałszywych przyjaciół możemy zaliczyć dziennikarzy Gazety Wyborczej. Kilka przykładów. Tu jest tekst Witolda Gadomskiego o zbędnej wojnie obyczajowej. Pewnie się domyślacie, o co chodzi. Chodzi o to, że jak już w naszym państwie będzie lepiej, wszyscy będą bogaci, jeździć pięknymi samochodami i tak dalej, to wtedy się zajmijmy sprawami mniejszości, zajmijmy się równością, związkami partnerskimi, mową nienawiści, bo teraz to są takie zupełnie zbędne sprawy. Kolejny, moja ulubiona dziennikarka wyborczy, czyli Dominika Wielowiejska.
która z czasem wychodzi na coraz bardziej tolerancyjną, nie dlatego, że się robi coraz bardziej tolerancyjna, tudzież oświecona, tylko dlatego, że ten dyskurs się niestety przesuwa. To jest tekst z 2010, ale ona tak naprawdę te same argumenty powtarzała w 2012. Pewnie gdyby ją teraz zapytać o adopcję, powiedziałaby dokładnie to samo, że ona generalnie nie jest przeciw, ale jednak rodzina, mama plus tata jest najlepszą, stabilną rodziną, której w pierwszej kolejności należy powierzać dzieci. Bo tak. Znaczy, bo tak, bo ona tak uważa i ona tak będzie pisać. Oczywiście to nie jest jedyny przykład, w którym pani Wielowiejska, chociaż deklaruje się jako przyjazna, otwarta, tak naprawdę ujawnia swoją homofobię. I ostatni przykład, to jest akurat fragment tekstu Ewy Siedleckiej. I z nim jest absolutnie wszystko w porządku, poza tym, że niestety jest nie do końca rzetelny. A chodzi o to, że on opisuje projekt Dunina, projekt ustawy o związkach partnerskich Artura Dunina. Jest tu taki fragment, projekt przewiduje prawo dziedziczenia na zasadach małżeńskich, ale dopiero po roku od zawarcia związku. I to jest coś, co wszystkie media powtarzały i nikt tego tak naprawdę nigdy nie sprawdził. Oczywiście ten projekt nie przewidywał takiego prawa do dziedziczenia, znaczy tylko dziedziczenie ustawowe, czyli rzeczywiście ktoś po kim dziedziczy, ale absolutnie on nie przewidywał zwolnienia z podatku, a to przecież była bardzo istotna kwestia. Czyli to już jest taki, to nie jest przykład tabloidowości absolutnie, tylko to jest też przykład jednak nierzetelności, które się dopuszczają również osoby, które no jednak należy określić jako nam przyjazne. Tyle przykładów. Ja tak naprawdę bym bardzo chciała usłyszeć odpowiedź na pytanie, które zadaję bardzo często na takich debatach. Znaczy, jak sprawić, żeby to się zmieniło? Jak sprawić, żeby oni zaczęli pisać z sensem i na temat, i niedyskryminacyjnie, i rzetelnie, i pięknie? I tak naprawdę nikt nigdy, żaden mądry człowiek mi na to pytanie nie odpowiedział, ale być może przynajmniej są jakieś strategie oprócz protestowania i denerwowania się, które można by podjąć w kontaktach z mediami, które byłyby w stanie tę sytuację zmienić. No a być może w ogóle nie ma sensu je zmieniać, tylko trzeba stworzyć własne media, własną telewizję, własne wszystko i w ogóle się nimi nie przejmować i olać ich zwyczajnie.